Dobry, cześć, czołem, kochani. Witajcie na kolejnej mojej wyprawie. Jestem na plaży, znaczy na plaży, na klifach bardziej, takich małych, w miejscowości Gielen. Kiedyś tutaj byłem su słońca. Dzieje się za 20 minut. Generalnie niebo już nabiera kolorów, chociaż epicko raczej dzisiaj nie będzie, jeżeli chodzi o su słońca. Jestem tu ze względu na to, że chcę sfotografować tutaj właśnie na tych klifach, na tych wszystkich skałach, w tych trawach. Jakieś małe ptaki i może jakieś większe, jeżeli się uda. A to wszystko chciałbym zrobić moim nowym obiektywem, który jest już ładnie sobie na statywie. Olympusik 100-400. Zmieniłem z Panasonica Leica 100-400 na Olympusa. Ale o tym dlaczego podczas tego filmu, więc zostańcie ze mną. Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że uda się coś dzisiaj fajnie sfocić, jakieś fajne ptaszki. No i fajnie w ogóle pobyć znowu z naturą. Więc dobra, lecimy. Więc dobra, kochani, przede wszystkim przyjechałem tutaj trochę przetestować ten obiektyw. Mam go drugi dzień, wczoraj po południu przyszło. Jest na pewno, pierwsza sprawa, to jest na pewno większy niż Panasonic Leica 100-400 i jest cięższy o jakieś 300 gram, chociaż przy i tak mikro 4-30, przy takiej ogniskowej to naprawdę nie robi na gamie jakiej różnicy. Nie wiem, nie wyobrażam sobie 400, nie wiem, F4 jakieś tam, która waży, nie wiem, 3-4 kilo. Ten waży kilo 200. Dlaczego zmieniłem? Już Wam wszystko mówię. Nie chodzi o to, że Leica była złym obiektywem czy coś takiego, bo jakby nie było, tutaj światło mam nieco gorsze, bo zaczyna się od 5 do 6,3. Lecz miałem tam parę takich rzeczy, które mnie denerwowały strasznie. Przede wszystkim pierwsze, co, dlaczego to zmieniłem, był uchwyt pod statyw. Tamto w ogóle wszystko było przykręcone na 4 śrubki i to mi strasznie latało na statywie i podczas noszenia i transportu. Nie wiem, tam się wyrobiło, gwinty się wyrobiły, nie mogłem już tego dokręcić, bo próbowałem to dokręcać sam. Nie chciałem tego kleić, więc tamto niestety było lipne na maksa. Tu widzę, że jest to wszystko mega spasowane, co jest fantastyczną sprawą. Arca Swiss, wbudowany uchwyt do statywu, także jak widzicie mój uchwyt, jeżeli będę chciał zrobić sobie jakiś krajobrazik, mam zawsze tutaj podpięty i mogę sobie przełączyć obiektyw, szybko przepiąć i tak dalej, a tutaj zawsze mam ten środek ciężkości automatycznie, czyli nie muszę dokupywać niczego. Oczywiście mogę to tutaj wkręcić tak czy siak, ale jest to wszystko już tutaj wbudowane, więc fajnie siedzi na statywie, nic się tu nie rusza, nic tu nie lata i tak dalej. Tak samo jak Leica jest wodoszczelny, pyłoszczelny, nie zamarza i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że jest jednak plastikowy. Troszeczkę. Ale Sigmy, Contemporary też są wszystkie plastikowe i tak dalej. Ja zdałem sobie świetny egzamin. Wydaje mi się, że będzie to niezły czołg. Druga sprawa, dla której to zmieniłem ten obiektyw, jest focus ring, zoom. No tutaj chodzi to niesamowicie. Tam musiałem naprawdę wkładać w to siłę, żeby przekręcić to. Nie wiem, jakoś strasznie mnie to frustrowało. Też czasami w niektórych sytuacjach, gdzie chciałem szybko coś zrobić, sfotografować, no niestety tam to była po prostu masakra. Nie wiemy, jak będzie ostrzył. Przy 6.3, przy Leica robiłem w zasadzie cały czas na 7.1, przy 400, na 400 mm przy 7.1, żeby mieć pewność, że ta ostrość będzie, wiecie, jak igła,
I była. Nie ma co mówić, była przy F8, była jeszcze większa i zdawało to egzamin. Kolejną sprawą, trzecią, która też była dla mnie ważna i będzie ważna, tak mi się wydaje, jest to, że pod ten obiektyw bez problemu mogę sobie podpiąć telekonwertery Olympusa, także MC14 i MC20 tu podejdzie bez problemu i będę miał jeszcze większy, że tak powiem, zasięg. To chyba takie trzy największe sprawy, dlaczego to wymieniłem. Waga jest odczuwalna, ale mi się wydaje, że przyzwyczaję się do tego i raczej z tym nie będzie problemów. Także chyba tyle, jeżeli chodzi o taki, nie wiem, przegląd, dla którego to zmieniłem i taki przegląd techniczny i tak dalej. Wiadomo, ma wszystkie swoje funkcje, wbudowaną stabilizację też. Też zobaczę, jak to działa. Jeżeli oglądałem jakiś review na necie, na YouTubie, to mówili, żeby lepiej używać właśnie tej stabilizacji wbudowanej w body. Ale spróbuję, przetestuję to, zobaczę, jak to działa, czy nie będą walczyły ze sobą te stabilizacje i tak dalej. Fokusiki od 1,3 metra już łapię sobie ostrość. Więc tyle, dobra. Światło, jak mówię, dzisiaj raczej epickiego nie będzie. Jakieś tam birolki nagrałem, więc teraz próbuję się skupić na poszukaniu czegoś do fotografowania, czyli jakieś fajne małe ptaki. Jeżeli światło jeszcze się utrzyma jako takie, może jakieś fajne kadry wyjdą. Więc dobra, lecimy z tematem. Z tej strony strasznie wieje, więc będę się chyba troszkę przenosił na drugą. Tam jest też jeszcze plaża, więc mam tu parę opcji. Ale bardzo chciałbym właśnie jakieś fajne małe ptaki tutaj też sfotografować. Na przykład pliszkę siwą. Jeżeli udałoby mi się ją wypatrzeć, to chciałbym ją też dzisiaj fajnie sfotografować. Taki challenge, taki dobrą sobie taki po prostu temat. Chciałbym właśnie pliszkę siwą sfotografować i może się uda. Jak nie, no to cokolwiek, bo chciałbym naprawdę przetestować ten obiektyw i ptaki w locie i w ogóle cokolwiek się da. Wiecie, jak to jest, po prostu ekscytacja nowym obiektywem i tyle, no. Cokolwiek dzisiaj przyroda przyniesie przed obiektyw, po prostu to dzisiaj będę focił. W końcu udało mi się wypatrzeć pliszkę. Kompozycyjnie jeszcze na razie show nie ma, więc jeszcze nie cyknąłem żadnej fotki, ale mam nadzieję, że się uda, że gdzieś nie odleci dalej. Może jakoś się inaczej ustawię trochę. Tu jest trochę jakieś drobnicy. Nie wiem, nie widzę, bo strasznie się zlewają na tle tych skałek. Cokolwiek w ogóle wypatrzeć to jest, dopóki się nie poruszą, na pewno ich nie zobaczycie. Także dobrze, ale mam tu przed sobą pliszkę. Może uda się coś fajnego spocić. Tak sobie leżę.
ona jest przede mną. Żeby was nie skłamać, może 4, maksymalnie 5 metrów. I pozuje sobie pięknie. Jest chyba bardziej zaciekawiona niż zaniepokojona. Fantastyczny mały ptaszek. Fokus, powiem wam, działa perfekcyjnie w tym obiektywie. Mogę powiedzieć, że jest troszkę chyba nawet szybszy niż Panasonic Leica. Takie moje przynajmniej odczucie. Foce od 6, na 400 mm, od 6,3 aż do prawie 8. 8 też tu nawet próbuję. Później sobie to na kompie porównam. Tą całą ostrość. Fagi, powiem wam, że po paru godzinach można powiedzieć, że raczej nie czułam już tak bardzo takie różnice. Także jak na razie obiektów na in plus. Nie mogę się doczekać, aż sobie jeszcze zakupię telekonwerter 1.4 i wtedy będzie jeszcze bliżej. Wtedy mi da ogniskową 1120 ekwiwalent 400 mm razy 1.4 i razy 2 krop mikro 4/3. Matematycznie 1120 ogniskowo. Ale to najpierw trzeba zakupić. Najpierw się jeszcze pobawię przez parę tygodni na pewno. Zobaczymy.
Więc to tyle ode mnie, kochani, na dzisiaj. Fajnie, że byliście ze mną. Fantastyczny nowy mój obiektyw. Przypominam, Olympus 100 do 400. Myślę, że będziemy mieli świetlaną przyszłość, że tak powiem, jeżeli można tak powiedzieć. Na razie po pierwszych paru godzinach spędzonych właśnie tutaj na plaży fantastycznie się sprawuje. Zero jakichkolwiek obiekcji. Może tylko tyle, że no jest te 300 gram troszkę cięższe niż Panasonic Leica. Ale autofocus działa wyśmienicie. Na continuous i single shot i tracking. Także fantastyczna sprawa. Nie wiem, będę zadowolony, raczej mi się wydaje. Więc tyle. Dobra, nie przedłużając, dzięki, że byliście ze mną na tej kolejnej wyprawie z ptakami, z Olympusem i ze mną. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i przypominam, że wrzucajcie wasze materiały, bo ja to wszystko oglądam. Na razie, hej.